Witajcie. Słuchajcie, tak się składa, że znalazłem przy innym zetorze zielony zbiornik i zieloną maskę. Więc tego robimy na zielono, będzie fajnie, a tą maskę niebieską z tym zbiornikiem wrzucimy. Pokażę Wam gdzie. Tutaj w szopie jest ten właśnie pierwszy mój zetor, 47. Wrzucimy do tego. I tu będzie fajnie, bo będzie zielony zbiornik. Przepraszam, niebieski zbiornik. Dzisiaj założyłem koło, tutaj nie było piasty, założyłem tą piastę, koło, wrzuciłem rozrusznik. Słuchajcie, trochę to chaotycznie jest wszystko, ale no powiem tak, co wpadnie mi w ręce, to montuję. Dużo rzeczy mi po prostu gdzieś się zapodziało i teraz jest problem, żeby to odnaleźć. Także cała filozofia w tym. Słuchajcie, pół szopy przerzuciłem, żeby znaleźć tą beleczkę pod chłodnicę. No i diabeł ogonem nakrył, nie wiem. Chciałem założyć tutaj regulator obrotów, też gdzieś poszła. No ale mówię, no to w ten sposób. Co znajdę, co gdzieś wygrzebię, bo tu mam trochę. I wtedy będę montował, bo widzę, że nie ma innego wyjścia. Także tu Wam powiem jeszcze jedną rzecz, która mnie dosyć zastanawia, jeśli chodzi o zbiornik paliwa. To jest bardzo, bardzo istotna rzecz, ponieważ tutaj w oryginale, i ja chyba jeszcze jedną rzecz zrobię, no widzicie, to jest tak po prostu, że człowiek jak zaczyna coś składać, to różne rzeczy przychodzą do głowy. W oryginale to jest od niego zbiornik. I ten zbiornik, słuchajcie, nie ma tu przelotki, widzicie? I ten zbiornik był przy nim. O, tutaj była też ta dźwignia zmiany biegów. Ja to przerzucę do niego z powrotem. I tu nam się trochę spraw w tej sytuacji wyprostuje. Bo mówię, ten 47 jest inny od tamtego 47. No niby to jest 47 jeden rocznik, ale słuchajcie, nie, to są poważne, bardzo poważne zmiany. Tutaj nie mamy tej wypustki. Nie mamy, proszę ja Was, tej właśnie przelotki w tym zbiorniku, bo to jest to, co ja kupiłem go oryginalnie. On był w ten sposób. Ja go kupiłem dawno, dawno temu nad morzem. Jak rozmawiałem z facetem, no to mówi, że jedyne, co oni kiedyś gdzieś tam zrobili, to zmienili tutaj to zawieszenie przednie. Te zetory miały skłonność, przepraszam, do przewracania się. Zresztą to były takie ciągniki w tamtych latach, że jak gdzieś to jakaś górka i tak dalej, to było sporo wypadków z tymi ciągnikami. Nie tylko z zetorami D25, ale ogólnie z tamtymi ciągnikami z tamtego okresu. No i co się działo? No i działo się to, że w pewnym momencie odgórnie przyszedł nakaz badań nad tym, żeby firmy produkujące ciągniki w taki sposób je konstruowały, aby nie wywracały się one tak łatwo. To po jakimś czasie, ale te były właśnie szczególnie w tym czasie narażone. I taka sytuacja miała miejsce, słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie tego Ursusa C4011, którego Wam pokazywałem z klatką. To był 69 rok. No i ta klatka właśnie służyła ochronie operatora, kierowcy tego traktora, że w razie upadku jemu się miało tam nic nie stać, a przynajmniej powiedzmy na pewno by przeżył. No to była taka jedna z takich wielu zabezpieczeń, powiedzmy badań, które w tamtym czasie podejmowano. Także to jest to. No i tutaj były właśnie te zmiany takie różne, po prostu nie tyle o tym zbiorniku i tak dalej, to nie dotyczyło tego, ale jeśli chodzi o ten ciągnik, to on się kiedyś przewrócił. I tutaj z tego co pamiętam, właśnie ta skrzynia została mu wymieniona, ponieważ ona pękła i wymieniono obudowę skrzyni biegów i to miało miejsce, no nie wiem kiedy, ale ten facet, od którego to kupowałem, mówi, że dawno, dawno temu on to jeździł, czy jego ojciec, już w tej chwili nie pamiętam, gdzieś w jakimś pomie czy SKR-ze. No i tak sytuacja się z tym przedstawiała, także to co on miał wymienione obudowę skrzyni biegów, ponieważ wszystkie graty akurat tak się złożyło, że tu pasowało, nic tutaj chyba nie zmieniali,
Ja nie pamiętam, ale to jest, słuchajcie, szczególna cecha, że mam jeszcze inny ciągnik, który również ma obudowę wymienioną z skrzyni. I tam było właśnie takie coś, że się to wszystko przewracało. Tutaj przekładnia, koło pasowe do przekładni, tutaj jest jeszcze ta, no, jak to, że się nazywa? Ojeju, wyleciało mi z głowy. No w każdym razie to muszę to złożyć, to nie będę tego teraz skręcał, ale widzicie, powoli tutaj idzie wszystko do przodu. Także idziemy zakładać teraz, ściągniemy tam zbiornik. O, widzicie, i tu jeszcze jedna rzecz. No kurczę, tu z kolei muszę znaleźć gdzieś, dałem tą podstawę pod zbiornik paliwa, bo inaczej go nie przykręcę, no ale trzeba to zrobić. Dobra, to tyle. Idziemy działać. No słuchajcie, zbiornik paliwa zielony założony. Też tutaj, jak widzicie, jak należy, z przelotką, to jest 47 rok i taki ma być. W tym modelu akurat. I trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że ta przelotka, jeżeli jest, to musi być wypustka w silniku. Taka jest kolej rzeczy. Innego zestawu tutaj nie było. Półka z zegarami założona. Tu jeszcze mi ten... No zegary niestety są w fatalnym stanie, ale takie są. Tu muszę jeszcze tylko tą jedną śrubę odkręcić. No i słuchajcie, tu jeszcze a propos tego hamulca. Teraz robię na żywo bez wcześniejszych kombinacji, w sensie sprawdzania, szukania czy coś. Przyjrzyjcie się tutaj na ten profil tego hamulca ręcznego. Idziemy sprawdzić do traktora Zetor ze skrzynią Skody. I tu już jest z kolei oryginalne wygięcie. Widzicie, jak to wygląda? Jest znacznie mocniej. To oprócz tego, tu mamy z tyłu rączkę hamulca, nie z przodu, jak to jest przy 47 roku, więc to wiemy, że to jest oryginał. Do tego z kolei modelu, to jest rok, przypominam, 50. Ale zobaczmy jeszcze tutaj, w tym 47, jak to wygląda, czy tutaj było... O, bo tu jest... O, widzicie. No, tu jest to zmienione, tu jest na tył i tu jest prosta też, chyba że to ktoś odwrócił. Cholera, tu się trzeba będzie, to się wygięło, złamało, pękło tutaj, to trzeba będzie pospawać, ale w każdym razie to jest prosty ten hamulec. Zobaczmy jeszcze raz. Tamtym. Widzicie, to jest właśnie, to jest ten starszy model. I on ma tutaj takie niektóre dziwolągi. I tu jest to do przodu. Chyba, że to jest łyżka dorobiona, wiecie, bo też tak może wyglądać, że to jest tutaj, spójrzcie. Tu jest jakiś drut, jakaś sztuka. Być może mu się to ułamało i stąd takie coś. W każdym razie widać, że to jest tutaj celowo wygięte. Tam, gdzie jest Skoda, zostało to wymienione. Przepraszam, to jest fabryczne wygięcie i zobaczcie, to jest, ono jest duże, tutaj mocne, zaznaczone zupełnie innymi kątami, nie jest takie łagodne jak tam. Więc to mamy sprawę wyjaśnioną. No, to tyle, jeśli chodzi o te rzeczy. Teraz pozostaje jeszcze, aha, tu widzicie już zapakowałem maskę, tą, która tutaj będzie. Tam jeszcze zdejmę z tamtej Skody, zdejmę zbiornik paliwa i powoli tutaj cokolwiek zacznie wyglądać. No mówię, szukam na bieżąco tego wszystkiego. Tu się nic nie przygotowuję, bo mówię, mam trochę tych gratów, a sam właściwie nie wiem, gdzie jeszcze one są, gdzie one mogą być w tej chwili, bo to było parę razy przekładane. Gdzieś miałem tą beleczkę pod chłodnicę i pewnie się znajdzie, jak już nie będzie potrzebna. Pokażę Wam, o którą beleczkę chodzi. I pamiętam, że ona była niebieska, właśnie od tego niebieskiego ciągnika. Oto, to tutaj. To jest ta belka właśnie pod chłodnicę i wiem, że w tamtym ciągniku to było. Witam wszystkich.
Wczoraj była taka akcja z dużym. Słuchajcie, szarpiąc te słupy, ja tego nie nagrywałem do tej pory, ale szarpiąc słupy, nagle wciskam sprzęgło i coś mi się urwało. Pedał mi wpadł do środka. No i katastrofa, słuchajcie. Ciągnik został na biegu, trzeba było go, ja mam słup na linię zaczepiony, szarpie i to jedzie dalej, i ani biegu wyrzucić. No i co się okazało, pojechałem po kolegów, przyjechali, zobaczyli, no i stwierdzili, słuchajcie, że, nie wiem czy tam będzie widać, ale tam jest taka, takie widełki są od sprzęgła, no i te widełki, słuchajcie, pękły. Oderwało się to, no i kolega przychodzi i mówi, że trzeba ciągnik rozpaławiać, żeby się do tego dostać. No więc rozpaławianie ciągnika i tak dalej, wózek załatwi wszystko przy tym ciężarze 6,5 tony tego ciągnika, no to już nie jest taka prosta robota, to, no to trochę zajmie czasu, ale w każdym razie drugi taki fajny kolega z tych dwóch tak siedzi, patrzy, myśli, mówi, wiecie co? I mówi do mnie, ja to zrobię. No i okazało się, że rzeczywiście bez rozpoławiania ciągnika wyjął to uszkodzone, tą uszkodzoną część. Tu jest ten wałek, słuchajcie, na którym siedzi, oto jest ten, na którym siedzi, siedzą te widełki. No i podnieśliśmy kabinę, słuchajcie, na lewarze. Szkoda, że tego nie mogłem wszystkiego nagrywać, bo to było tak spontaniczne, tak po prostu nieprzygotowane, bo naprawdę byłem zaskoczony, kamery ze sobą nie miałem, bo właśnie chciałem tymi słupami męczyć, no ale się okazało po prostu, że wyciąga tutaj ten wałek, wybija go młotkiem i z tej strony pociągnął i go, słuchajcie, wyjął ten wałek, wyjął to wszystko, no ale jak to włożyć tam do środka? Pojechaliśmy, zresztą było już po 14 w sobotę, więc wszystkie sklepy pozamykane, nie będzie kupić tej części. Wykonał jeden telefon, tam ktoś ma, pojechaliśmy, kupiliśmy tą część, te widełki. No i przywiozłem to z powrotem i zabieramy się do wymiany. Słuchajcie, wymienił. Skubaniec wymienił. Tu włożył rękę, najpierw popatrzył, pozaglądał, przyjrzał się. Tam jest jeszcze taki klin długi, na, nie wiem, 6-7 cm około. Założył ten klin, założył te widełki, wszystko powbijał, podociągał, żeśmy kabinę z powrotem posadzili. Słuchajcie, wszystko działa. Tu przy okazji, jak podnosiliśmy kabinę, to tu są takie, w tej chwili nie będzie tego widać, ale tam są takie kamienie, które służą do gazu. Może to będzie widać, one są gdzieś tam. Widzicie, tak zwane kamienie, to się mówi na to. No i służą do gazu, do ręcznego. One wyleciały, także tu jeszcze rozkręciliśmy w środku. Czekajcie, to z tamtej strony, bo chyba tu zamknąłem drzwi. O, odkręciliśmy, słuchajcie, tą obudowę. Tu założyliśmy jeszcze do gazu ręcznego z powrotem te kamienie i z tej strony i na dole. No i świetna robota. Ciągnik chodzi, działa, hula. Także jestem bardzo zadowolony. Powiem szczerze, że byłem przerażony tą robotą, bo rzeczywiście mówię, dostać się tam, a tym bardziej, że ja nie jestem mechanikiem, mówię, no to nie będzie takie łatwe. Ten kolega jeszcze mnie tutaj przestraszył, że trzeba będzie ciągnik rozpoławiać i on by naprawdę go rozpołowił, bo widział, że nie bardzo są szanse do tego, żeby tam dojść. No a ten powiedział, że on to zrobi i on to zrobił. Włożył rękę, nic nie widział, wszystko po prostu na macankę wymacał i zrobił. Także wielkie gratulacje do niego i podziękowania z tej strony, jeżeli będzie mnie oglądał. W każdym razie świetna robota. No i maszyna co? Działa, hula. Zostało mi jeszcze chyba 5 albo 9 słupów do zabrania stamtąd. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale tam widać, te słupy już są poukładane. Chodzi o to, że tam po prostu drogę robią. Ja musiałem to zabrać, bo ktoś po prostu popełnił byka i zrobił drogę tam, gdzie jej nigdy nie było. No ale jest. To tyle. Także taka fajna sprawa. No i co? Tu chciałem wam się z tym podzielić. Żałuję, że nie udało mi się zrobić relacji po prostu z tego, ale mówię, no nie, ja nie miałem kamery, a to wszystko było tak szybko, że nie było czasu na nic. No to tyle. Jeśli chodzi o dużego Ursusa, a tu wkrótce
przymierzymy się jeszcze do tego. Tu mam tą zieloną maskę i zieloną pokrywę. Ja dzisiaj jest niedziela i nie będę tego ściągał, ale to te dwa elementy wylądują w 47 roku, o którym Wam mówiłem, że będzie cały na zielono. Tu one są trochę zielono-żółte, ale będą świetnie pasowały za to. No to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!